Ustawa trafi tam, gdzie jej miejsce. Fala komentarzy po decyzji Dudy Ustawa medialna. Fala komentarzy po wecie Andrzeja Dudy. Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustawy medialnej wywołała falę komentarzy. Opozycja przyjęła weto z zadowoleniem. Obóz władzy początkowo nie zajął stanowiska. Presja ma sens. Obroniliśmy wolne media. Dziękuję wszystkim, którzy wyszli na ulicę w obronę wolności słowa. Napisał marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Andrzej Duda upokorzył dziś Prawo i Sprawiedliwość i Jarosława Kaczyńskiego, stwierdził z kolei Krzysztof Gawkowski z lewicy. O swojej decyzji w sprawie ustawy medialnej Andrzej Duda poinformował podczas poniedziałkowego wystąpienia. Odmawiam podpisania nowelizacji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Wetuję ją, przekazał Andrzej Duda. Mówimy o spółce. Która niedawno uzyskała koncesję chodzi o właściciela TVN przy Ret Państwo udzieliło zgody na emisję telewizyjną. Trzeba sobie zadać pytanie, w jakim stopniu jest to uderzenie w coś, co nazywamy interesami w toku w prawa, które zostały dobrze nabyte zgodnie z prawem. Mamy bez wątpienia do czynienia z ingerencją argumentował prezydent. Reakcja na decyzję prezydenta Weto pana prezydenta to jest dobra decyzja. To jasny punkt na dość pochmurnym niebie polskiej polityki ostatnich tygodni i miesięcy. To decyzja, która wzmacnia bezpieczeństwo Polski, usuwa jeden z niepotrzebnych elementów sporu z zachodnimi partnerami. Żywot tej ustawy dzisiaj się kończy. Trudno wyobrazić sobie większość w parlamencie, która to we to odrzuci, skomentował na antenie politolog dr. Habilitowany. Sławomir Sowieński, profesor Uksw. Świąteczny prezent Polska może mieć prezydenta niezależnego od partii, która go wskazała, skomentował konstytucjonalista dr. Habilitowany Ryszard Balicki. Bardzo dobra decyzja prezydenta Andrzeja Dudy. Ustawa Lex TVN trafi tam, gdzie jej miejsce do kosza napisał na Twitterze Jan Strzeżek z porozumienia. Dobra decyzja. Prezydent nie chce się podpisywać pod decyzjami upadającego rządu Kaczyńskiego i Morawieckiego, skomentował w Polsatniów Marcin Kierwieński z Platformy Obywatelskiej. Weto prezydenta to poza wszystkimi aspektami merytorycznymi również efekt szorstkich relacji na linii Pałac Nowogrodzka, o czym Jarosław Kaczyński mówi nieco więcej w wywiadzie dla interi.pl, zaznacza Marcin Wiołek, współautor tej rozmowy. Czytaj cały wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla interi.pl To dobry dzień dla polskich mediów. Ustawa, lex TVN, powinna trafić do kosza i to we to było oczekiwane. Prawo i Sprawiedliwość chciało doprowadzić do cenzury mediów w Polsce. To się dziś nie uda. Ale to nie znaczy, że próba nie będzie powtórzona. Andrzej Duda upokorzył dziś Prawo i Sprawiedliwość i Jarosława Kaczyńskiego. To jednak nie przekreśla jego win z przeszłości, ocenił Krzysztof Gawkowski z lewicy. Presja ma sens. Obroniliśmy wolne media. Dziękuję wszystkim, którzy wyszli na ulicę w obronę wolności słowa. Demokratyczna większość w Senacie i my, wolni obywatele nigdy nie pozwolimy na to, by ktokolwiek nam ją odebrał, napisał na twitterze marszałek senatu Tomasz Grocki. Ustawa medialna przed dwoma tygodniami sejm opowiedział się przeciwko uchwale senatu, który we wrześniu odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Nowelizacja uszczelnia i uściśla obowiązujące od 2004 rok przepisy stanowiące, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym pozaeuropejskim nie przekraczającym 49%. 19 grudnia w różnych miejscach kraju odbyły się manifestacje z udziałem m.in. liderów ugrupowań opozycyjnych, podczas których wzywano prezydenta do zawetowania nowelizacji, podnoszono m.in. że konsekwencje nowych przepisów dotyczyłyby obecnie grupy TVN, której właścicielem jest podmiot spoza europejskiego obszaru gospodarczego, amerykański koncern Discovery. Opracowanie, Michał Michalak.